Mamy tutaj podane współrzędne wektora u i mamy obliczyć jego długość. Tutaj możesz podać dokładną odpowiedź za pomocą symbolu pierwiastka, czyli tutaj mamy wpisać, prawda, możemy wpisać pierwiastek, symbol pierwiastka, lub też za pomocą kalkulatora, prawda, zaokrąglić długość do części setnych. I zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a ja tutaj przekopiowałem sobie i tutaj to zrobimy. No więc długość wektora, trzeba sobie przypomnieć, długość wektora zwykle oznaczamy takimi podwójnymi kreskami. Czasem też się pisze pojedynczą kreskę, ale może rzadziej, bo to się bardziej z modułem myli, więc może będziemy pisać podwójne kreski. No to jest pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych, prawda? Czyli jeżeli mamy wektor u, który ma współrzędne, powiedzmy, x u, y u, to są liczby, to długość takiego wektora to jest pierwiastek z x u do kwadratu plus y u do kwadratu. No i to jest właśnie wniosek stwierdzenia, to jest właśnie twierdzenie Pitagorasa, jak za chwilę zobaczymy na rysunku. Czyli co? Czyli tutaj mamy współrzędne minus 4, minus 5, czyli jest minus 4 do kwadratu plus minus 5 do kwadratu. No to co? To jest 16 plus 25 pierwiastek, tak? Czyli to jest ile? Pierwiastek z 41. No, 41 to jest liczba pierwsza, więc nic tu więcej nie zrobimy, no poza próbą może obliczenia przybliżonego. 41 pierwiastek to jest 6,40, no mniej więcej, prawda? To jest mniej więcej 6,40. Czyli długość tego wektora to jest pierwiastek 41 lub w przybliżeniu 6,4. Może jeszcze narysujmy ten wektor w układzie współrzędnych, więc co? Jak narysowaliśmy na płaszczyźnie układ współrzędnych, to punkty możemy utożsamić z takimi wektorami o początku w zerze. Czyli współrzędna x jest minus 4, czyli to jest 1, 2, 3, 4, minus 4, a współrzędna y minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu jest koniec tego wektora, czyli to jest taki wektor. To jest nasze u. No i teraz to, no rzeczywiście to jest, i teraz twierdzenie Pitagorasa mówi, że długość tego wektora to jest po prostu długość tego odcinka. Prawda? To jest długość tego odcinka. No i twierdzenie Pitagorasa mówi nam, prawda, że tutaj mamy trójkąt prostokątny. No właśnie o, prawda, tu jest długość 4 bok, a ten długość jest, bok ma długość 5, 1, 2, 3, 4. No i twierdzenie Pitagorasa mówi nam, jaka jest długość tego wektora. No dobrze, czyli to jest pierwiastek z 41. Wróćmy tutaj, może zapiszmy w takiej postaci pierwiastek 41. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.